każdym z wolontariuszy zawieram umowę i też nie określam, co prawda pan tłumaczy, to jest może dobre, nie określam jakby dni i godzin w tygodniu, ale robię coś bardzo podobnego, po prostu grafik wolontariuszy, tak? Który wieszam w miejscu, gdzie wolontariusze przebywają z dziećmi i oni sami sobie się wpisują, tak? Mają obowiązek, to może złe słowo, ale no właśnie, żeby też motywować jakoś wolontariuszy, żeby to nie było raz na miesiąc, czy nie było to zwiedzanie mojej placówki, tak? Czy nie wiem, tam pani nieraz tak źle to określają i tak mówią, ale to jest tak jak wycieczka do zoo, że przychodzą oglądać dzieci, bo nie na tym to polega, tylko polega to na tym, żeby rzeczywiście realizować także i siebie, właśnie w jakichś zajęciach z dziećmi, więc mówię o tym ubezpieczeniu, chciałem dokończyć, więc to jest na zasadzie tej umowy i ja mam takie rozwiązanie u siebie w placówce, że z ubezpieczycielem, akurat u mnie to jest PZU, ale to może być każdy inny ubezpieczyciel, z którym można negocjować takie umowy, ja mam na cały rok bez limitu wolontariuszy za 600 zł rocznie, czyli po prostu jak ja mam ich w ciągu roku na przykład setkę, no to wiadomo, to wychodzi na rok oczywiście, jakbym miał setkę, bo tak może mi się określa, no to wychodzi 6 zł na cały rok, jeżeli ta setka miałaby przychodzić, ale na przykład przychodzi tam powiedzmy do, w tej chwili tak naprawdę przez kilka lat przychodzi 6 wolontariuszy, reszta to rzeczywiście przychodzą mniej intensywnie, czasowo na pół roku, 3 miesiące, no ale to i tak się opłaci, wiadomo, sprawa, znaczy opłaci to może to złe słowo, ale no mówię, no, przejdziemy na pieniądze, jeżeli ktoś mówi o tym, że to drogo kosztuje, no to można tak ująć to, że to się opłaci, tak? Ten wolontariat rzeczywiście też wypełnia takie znamiona tego, że ktoś przychodzi z chęcią podjęcia pracy, nawet już po kwalifikacjach zawodowych i jedyna wypowiedź z ust na przykład pani to mówi, że ona bardzo chciała tu pracować, bo kocha dzieci. No, to jest troszeczkę za mało, to jest oczywiście podstawa tego, że żeby się zajmować głównie w placówce dziećmi, no trudno, żeby nienawidzić dzieci, z nimi spróbować pracować, ale no niech kandydaci mają szansę zobaczyć, z czym to się wiąże. A wiąże się to z wieloma problemami, jeszcze nie wiążąc się oczywiście zawodowo, mogą zobaczyć, się przekonać, czy chcieliby pracować. Bo podejmują różne właśnie studia, nawet podyplomowe, jeżeli chcą zmieniać kwalifikacje, a może by tak, i zawsze to powtarzam, chcieliby spróbować zobaczyć, jak to jest naprawdę, żeby później się nie rozczarować, nawet gdyby zostali przyjęci do pracy, to dla nich jest udręka, tak? Taka praca na przykład, czy to z mniejszymi dziećmi, ze starszymi, bo ja nie odnoszę tylko do swojej placówki, do swoich doświadczeń aktualnych, ale wcześniejszych również, bo pracowałem bardzo jakby skrajnie z młodzieżą 18-letnią w placówkach, więc mam to porównanie. No i tyle. No i mogę tylko powiedzieć, że na pewno wolontariusze, którzy przychodzą od wielu lat, to tak jak już napisałem wcześniej, są nieprzecenieni i nie zawsze można na nich polegać. Jeżeli wolontariusz chce pomagać i ma też jakieś takie właśnie zobowiązanie wobec tych, którym pomaga, czyli wobec dzieci, akurat w moim przypadku, to jest bardzo dużo w stanie zrobić i bez żadnych, bez dwóch zdań, jeżeli zostanie poproszony, zawsze pomoże. Dlatego chcę tak powiedzieć, że jest pan wyjątkiem na skalę polską, że ma na stronie napisane, jak można być wolontariuszem, kto może być i co może robić, bo tak naprawdę w samym Gdańsku na przykład na stronie Głównej Urzędu Miasta nawet nie ma wzmianki, co może wolontariusz robić w Urzędzie Miasta. W instytucjach, organizacjach pozarządowych jest napisane, co instytucje i organizacje robią. Nie ma zakładki wolontariusz, który zaprasza na przykład, przyjdź do mnie, zostań z nami wolontariuszem, twórz z nami przedsięwzięcia, realizuj ideę. Tak naprawdę jest też, nie każdy tak podchodzi właśnie w ten sposób do tego wolontariatu, raczej spontanicznie i chaotycznie. No, ale takie jak najbardziej rzeczy są potrzebne, bo ja bym wszedł na taką stronę i bym mógł stwierdzić przed pierwszą preselekcją, czy chcę do pana zezwolenia, czy nie. To też jest fair wobec tych ludzi, bo jeżeli potem przyjdą, zostanę wolontariuszem, przychodzę, a tak naprawdę się już wyszedłem z tego domu, już poświęciłem ten czas i teraz nie podoba mi się, albo ktoś powiedział, że nie za bardzo ja się podobał, no to już troszeczkę nie chcę mi się drugi raz gdzie indziej iść, bo pewnie znowu na takie coś trafię. A takie coś już pozwala na przykład zobrazować i skategoryzować, co tam będę robił, albo do czego będę potrzebny. Ja jeszcze tylko wracając do motywacji, to też jakby robiliśmy, bo ja jestem też socjologiem z zawodu i robiliśmy takie badania na temat wolontariatu i wyszło nam, że często mówi się, że jedyną motywacją do wolontariatu jest ta altruistyczna. Ale tak naprawdę, jeżeli chcemy, żeby więcej ludzi było aktywnych społecznie, tak, to musimy też pokazywać te pragmatyczne rzeczy. I jakby
nie można wartościować, która jest lepsza, czyli że ani altruistyczna, ani pragmatyczna nie jest jakby lepsza jedna od drugiej. Tak naprawdę ta i ta jest dobra, bo to służy byciu wolontariuszem. I jeżeli będziemy pokazywać jakby też te pragmatyczne rzeczy, czyli te takie korzyści, nie materialne, ale korzyści takie doraźne, że się nauczysz tego, że się przygotujesz do pracy, że wyśle cię na szkolenie, które jest tak naprawdę na stronie www.ngo za darmo gdzieś tutaj i ja nic za to nie będę, ale tak stworzę ci też twój rozwój osobisty i stworzę ci możliwość na przykład poznania ludzi, poznania, nie wiem, do kształcenia języków, bo tak naprawdę będzie tych wolontariuszy coraz więcej. Chodzi mi o to, żebyśmy nie bazowali tylko na tym takim wymiarze, że to jest strasznie oddanie siebie dla kogoś i poświęcenie, tylko tak naprawdę taka obopólna korzyść, tak powiem. No ja mam takie doświadczenie. No ja jeszcze nie mam. Ja reprezentuję zespół szkół nr 3 z ulicy Nowomiejskiej, mam taką zespół szkoły. Największej szkoły klasyki oświatowej, świadczącej usługi edukacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Od wczesnego wspomagania przy szkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, zwona gimnazjalne, dwie szkoły do wieku 24 lat. I u nas można prowadzić praktycznie formy dwie, bo świadczenia wolontariackie na rzecz naszej placówki. Przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o organizację różnych przedsięwzięć, które są pozaedukacyjne, ale również też mamy grupę wolontariuszy, która sama z potrzeby własnej, tego poczucia wartości społecznej, czy świadczenia jakichś usług, realizuje te działania wolontariackie, także tu współpracujemy też właśnie z ośrodkiem między innymi takie świadczenia pomocy najmłodszym. Potem też jest działania ekologiczne i pomoc zwierzętom. To takie daje poczucie tej młodzieży, tej grupy, która tutaj działa w naszej szkole, że jest potrzebna, chce być potrzebna, pomimo też własnych jakichś słabości i niepełnosprawności. To tak króciutko. Szkoła może mieć trzy warianty wolontariatu. Jeden może mieć wolontariuszy, drugi może potrzebować wolontariuszy, a trzeci może być, że nauczyciele też są wolontariuszami. Tak. I są, tak jest. No, czyli ma pani trzy warianty. Bo to też często się myśli, jakby nie bierze tego pod uwagę, ale często na przykład u nas w Gdańsku doprowadziliśmy do czegoś takiego, że pracownicy Urzędu Miasta poszli i posprzątali park. Czyli wolontariat pracowniczy tak naprawdę. Prosta sprawa, ale zgłaszali się na ochotnika, nikt mu nie kazał. Pracuje 1400 osób, no to jak się 30 zgłosiło, to sukces. Ale tak naprawdę takie rzeczy też można robić. I też tym pokazywać, że się tylko nie mówi o tym, że trzeba być obywatelskim albo nie namawia innych, ale też się samemu jest. Nie? To takie szczere jest wtedy, nie? Że pokazuje, iż idea, która przyświeca ten pierwszy cel tego spotkania, koordynacja, jest wadą ogromną naszego miasta i naszych organizacji pozarządowych, jak i również innych podmiotów, w tym biznesu i samorządu terytorialnego. Pan nawiązał do systemu, który został wprowadzony w Gdańsku, a więc do powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wiem, jak wygląda procedura, nawet znam osoby, które tam w tej Radzie są. Ale jak pan wie, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, artykuł 41 A i B, mówi o fakultatywności powoływania rady, a więc inicjatywa należy zarówno do radnych, jak i również do organu wykonawczego prezydenta. W przeszłości nasz prezydent powołał Radę Konsultacyjną, której podziękował z końcem poprzedniej kadencji. I nie sądzę, żeby wszyscy tutaj byli zorientowani, że program współpracy na 2011 rok jest i również obejmuje perspektywę rozwoju wolontariatu. Co oznacza, że koordynacja, której rozumiem pierwszy dzień spotkania w ramach roku wolontariatu, będzie miała miejsce w ramach zarówno tego programu, jak i konsolidacji wszystkich tu zgromadzonych i niezgromadzonych. Bo tutaj brakuje bardzo wielu organizacji, które, jak pan sam zresztą powiedział, nie tylko są organizacjami członkowskimi, ale i członek organizacji jest również wolontariuszem od razu, więc
ilość wolontariuszy w samym mieście zdecydowanie wzrosła. Nie ma tutaj przedstawiciela takiego stowarzyszenia, które w ostatnim czasie zaangażowało bardzo dużą grupę pracujących i incydentalnie wolontariuszy. Mówię o akcji Owsiaka, prawda, i o stowarzyszeniu, które w tym momencie jest związane z kulturą i zorganizowało właśnie grupę wolontariuszy tylko do tego jednego celu. W związku z tym wydaje mi się, że wnioskiem z tego spotkania powinno być w najbliższym czasie zorganizowanie w ramach roku konferencji, która by była związana z udziałem nie tylko osób, które chcą coś tutaj koordynować, ale żeby każda z organizacji dobrze poinformowana przygotowała się do takiej konferencji, jak zmienić ten stan we Włocławku, bo to jest istotne. Natomiast co do pańskiej wypowiedzi, wydaje mi się, że idea Centrum Wolontariatu to jest sam dla siebie, jak gdyby, prawda? Tam nie ma wolontariuszy, bo wy jesteście pracownikami. Najwyżej wolontariusz przychodzi do tego, żeby wykonać jakąś określoną pracę, tak jak w każdej organizacji, bo wreszcie jest to też organizacja pozarządowa. Natomiast w perspektywie czasowej we Włocławku ma być utworzone Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, w tym Centrum Wolontariatu. I to Centrum Wolontariatu przy MOPR-ze to jest tylko jeden kierunek działania. I słusznie pan powiedział, że ludzie tutaj zgromadzeni mają szansę kierować ten wolontariat do różnych podmiotów, w tym głównie do samorządu i biznesu, jeżeli chodzi o chociaż okrojony w naszym mieście. Natomiast ja się jeszcze chcę odwołać do pańskiej wypowiedzi związanej z prawami i obowiązkami wolontariusza. Nie jest prawdą, że nie stosuje się kodeksu cywilnego. Stosuje się kodeks cywilny, prawa i obowiązki wolontariusza są jasno zdefiniowane, a nawet w części stosuje się kodeks prawo pracy w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy, tak jak pracownik musi być zabezpieczony, wolontariusz. W związku z tym organizacje przed wieloma, organizacje głównie, nie mówię o podmiotach gospodarczych, bronią się przed zobowiązaniami poniżej 30 dni, a nie wszyscy mają tak, prawda, podpisane porozumienia jak pan dyrektor z MOLFA. W związku z tym ja stawiam wniosek, proszę państwa. Organizacje również są pasywne, jeżeli nawet chodzi o konstruowanie programów współpracy. Są pasywne również, bo mają wielki problem. Problem własny, finansowy. Problem, który nie pozwala im rozwijać skrzydeł, w tym również nie pozwala im rozwijać skrzydeł w zakresie rozwoju wolontariatu. Mój wniosek jest taki, żeby osoba, która tutaj odpowiada za koordynację wolontariatu, nie wszystkim zresztą znana, żeby również projekt, ten portal, który tutaj dzisiaj jest głównym jak gdyby twórcą spotkania, wnioskował do po pierwsze prezydenta o utworzenie rady, przy czym oczywiście muszą być spełnione wymogi ustawowe, ma być większość organizacji, ale tu jest sporo organizacji. Co prawda na poziomie wojewódzkim jest powiedziane, że 50 co najmniej, ale na poziomie powiatowym już nie musi być. Musi być tylko zgodny wniosek. Niewątpliwie tu moja koleżanka, pani Iwonka, też na pewno się do tego przyczyni. Nie ma drugiej koleżanki, która jest w wojewódzkiej radzie, a reprezentuje środowiska sportowe, że my z takim wnioskiem wystąpimy. Ale sądzę, że tutaj ci, którzy chcą i działają w wielu organizacjach, i to różnych organizacjach, o różnych kierunkach, bo nie tylko organizacje socjalne są tutaj reprezentowane, są organizacje również inne reprezentowane. Że taki wniosek końcowy by był, aby jednak miasto, aby ten projekt współpracy z miastem w zakresie wolontariatu był naprawdę wdrożony w roku wolontariatu. Dziękuję bardzo.